Cieszymy się, że dotarliśmy. Wyjechaliśmy w 3 samochody, dojechały tylko 2. Niestety nasz wysuszony Ikarus już po raz drugi stracił silnik, więc pewnie albo zbiórka i otwarte serca i portfele, żeby pomóc nam go wyremontować, albo niestety w przyszłym roku tylko jeden autobus będzie mógł wyjechać do dzieci. Dziś tutaj burmistrz Wieruszowa, zwracając się do polityków, podkreślał, aby pamiętali o pieczy zastępczej, aby tworzyć rodzinne domy dziecka. To na pewno cenny głos, bo jak wiele osób podkreśla, specjaliści, no przebywanie w rodzinnym domu dziecka jest to 100 razy lepsze, nie umniejszając oczywiście, ani nie ubliżając tym placówkom takim większym. Bezwzględnie, nikt już nie dyskutuje nad tym, czy piecza rodzinna jest lepsza od pieczy instytucjonalnej. Należy pamiętać tylko o tym, że niezależnie od tego, jaka opcja będzie rządziła, to piecza zastępcza, opieka nad dziećmi musi być niezależna od polityki. Dzieci nic nam nie zawiniły, więc musimy dołożyć wszelkich starań i otworzyć wszelkie możliwości po to, aby te dzieci miały szansę na to, żeby dokonywać właściwych wyborów w przyszłości. A to co teraz dostaną od nas jako dorosłych, którzy jesteśmy zobligowani, aby nieść tą pomoc, tak naprawdę będzie owocowało za wiele lat. Tak więc śledźmy, pewnie na dniach pojawi się zbiórka, taka publiczna Fundacji Happy Kids na zakup być może nowego silnika, a teraz również można Państwa wesprzeć tutaj, ponieważ zbiórka jest organizowana również na rynku w Wieruszowie. Tak, oczywiście, zapraszam wszystkich do wsparcia, również dzisiaj wrzucając złotóweczkę do puszek naszych wolontariuszy, bądź wpłacając do nasze konto, a wszelkie informacje zapraszam do śledzenia naszej strony www.happykids.org.pl. Tam na bieżąco będziemy informować, co się z tym autobusem będzie działo dalej.